pierwszy taki sportowy sukces w życiu, Szymon? Wydaje mi się, że tak. Gdzieś tam są to nasze początki, zwłaszcza moje. No myślę, że to jest jeden z największych celów, jakich do tej pory osiągnąłem. A oprócz tego jeszcze ile? Ponad 100 minut rozegranych chyba na boiskach trzecioligowych, prawda? Tak, no cieszę się właśnie, że trener daje mi szansę. Mam nadzieję, że jak najlepiej się spisze. Igor, nie po raz pierwszy w tym sezonie, chociaż jesteś debiutantem, patrząc na przez pryzmat sezonu 2022-2023, przyszło ci kierować obroną. Jak się grało w klasie okręgowej na środku defensywy? Na pewno bardzo dobrze. Cieszę się, że mogłem to dzielić z równie doświadczonymi zawodnikami. I na pewno jest to krok w przód w mojej skromnej karierze. I na pewno jest to krok w przód też wśród moich umiejętności. I myślę, że zrobiłem progres. Identyczne pytanie do Was obu. Czego spodziewacie się po nowym sezonie i rozgrywkach w czwartej lidze? Na pewno dużo wyzwań i samych sukcesów. Na pewno stawiam cel wysoko. Ja liczę na awans. Nie da się awansować do trzeciej ligi. Jakoś to zrobimy. Dzięki panowie, gratuluję awansu do grona czwartoligowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 10 lat temu przy Startowie 13 polało się równie dużo szampana jak dziś, może trochę więcej, ale wtedy opuszczaliśmy czwartą ligę. Teraz do niej wracamy, ale jako rezerwy rekordu. Na wasze ręce, kapitanowie. 10 lat, historia zatoczyła koło. No tak, cieszymy się na pewno z Markiem, że mieliśmy przyjemność być w drużynie, która pozwoli zrobić awans na wyższy szczebel rozgrywkowy. Czwarty, co prawda, ale szkoda, że nie drugi. No ale awans to awans, będziemy się cieszyć. Marek, kolejny awans w piłkarskim CV. No cieszę się bardzo, że na koniec tej przygody udało się tutaj zagrać w drużynie rezerw rekordu. No i ten cel, który w zeszłym roku już był dosyć blisko, w tym roku udało się osiągnąć. Myślę, że zasłużyliśmy, byliśmy zdecydowanie najlepszą drużyną, co pokazały wyniki. A ja mówię, ja sam się bardzo cieszę, że mówię, na koniec tej przygody mogę w CV zapisać sukces, jaki niewątpliwie jest awans do czwartej ligi z zespołem rekordu. Dwa zdania, Mateusz, o samym spotkaniu z Tyszanami. Lekko, łatwo i przyjemnie? Myślę, że mecz sam ustawił szybkie nasze bramki, ale myślę, że to nie jest tak, wszystkie wyniki nasze by łatwo nie przychodziły, tylko to jest ciężka praca nasza i chłopaków na boisku. Chwała nam za to, że potrafimy tak te mecze po prostu kontrolować, zamykać i to po prostu, tak jak Marek powiedział, udowadnia tezę, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze po prostu. Marek, 4 gole brakuje rezerwom rekordu do setki zdobytych bramek w sezonie. To jest do zrobienia? To jest piłka. Wszystko jest do zrobienia, aczkolwiek na pewno ten ostatni mecz z drużyną Międzyrzecza, która, trzeba powiedzieć, dotrzymywała nam kroku, jest mega silnym zespołem. Mecz tam u nich na wyjeździe, wiadomo, jest już, że tak powiem, po frytkach, ale myślę, że będzie stał na wysokim poziomie. 3 do tej setki dobijemy, będzie to na pewno bardzo ciężkie, aż tak bym nie wybiegał, ale myślę, że stać nas na zwycięstwo w tym ostatnim meczu i myślę, że to jest do zrobienia. Co do tej setki, będzie na pewno bardzo ciężko.